Witajcie! Dzisiaj zabierzemy Was do jednego z największych wodnych parków tutaj u nas w Tennessee. Park zajmuje obszar 14 hektarów. Jest on częścią Dollywood, czyli właścicielem jest Dolly Parton. Mieści się on niedaleko Dollywood. Park jest otwarty od maja do września, ponieważ są to najgorętsze miesiące w roku. Tak naprawdę ciepło mamy od marca do listopada, a czasami nawet grudnia. Mówi się, tak słyszeliśmy, ale nie wiemy też, czy to jest na 100% prawda, ale w telewizji mówili, że Dolly spędziła na ten park od 28 do 30 milionów dolarów. Znaczy nie Dolly, ale cała jej Dollywood Company. I przy wyborze imienia tego parku Dolly zrobiła taki konkurs na najbardziej oryginalną nazwę tego parku. Otrzymała około 16 tysięcy zgłoszeń i zwycięzca otrzymał w nagrodę 5 lat darmowych wejściówek do obu parków. Tutaj widzicie, bo my przejeżdżamy teraz już przez to miasteczko, jak macie różne hotele, sklepy, restauracje, to jest takie typowo, bardzo typowo turystyczne miasteczko. Oczywiście mieszkają tutaj normalnie tacy ludzie jak i my, tylko że oni gdzieś tak bardziej na uboczach, ale wszyscy turyści przeważnie tutaj przebywają. Jedną z tych atrakcji są takie fale, jak tutaj widzicie. I one będą robiły się coraz większe, tej coraz bliżej. Teraz jesteśmy na tak zwanej Lazy River, czyli taka płynąca rzeka. Płyniemy sobie, leżymy na pontonach i płyniemy. Ronisia, jak Ci się podoba? Dobrze? Weronisia, co się dzieje? Co się dzieje? Weronika, co się dzieje? The water is pulling me. Oh wow. Okay. Tutaj jest taki mniejszy basen dla takich mniejszych dzieci. Tu jest teraz zjeżdżalnia, którą my będziemy zjeżdżać. Do góry jadą te pontony. To jest taka bardzo, bardzo długa kolejka i tędy tą tubą będziemy spływać w dół. Bardzo fajnie, bardzo lubimy to.
tutaj tam w oddali widzicie tą Lazy River, tam gdzie... Nie, przepraszam, nie Lazy River, tylko tam gdzie te pale były. Teraz twoja kolej, Weronika. Cieszysz się? No, wsiadaj. A tutaj macie takie, widzicie, cztery tuby. I ta zielona tuba jest taka najbardziej kręta i najbardziej taka... Straszna dla takich mniejszych dzieci, bo dla dorosłych to jest. A tu jest taka kilkupiętrowa zjeżdżalnia. Ja na nią nawet nie chodzę, bo się tak boję. Pokażę wam, jak stromo jest, nagram z tej wysokości. Tu jest taka takie różne zjeżdżalnie dla takich właśnie starszych dzieci i u góry jest takie wiadro, jak to wiadro się napełni, to rozlewa się na cały ten plac zabaw, można powiedzieć. Właśnie był ten moment. Mamy kolejną zjeżdżalnię, jedną z tych takich chyba bardziej strasznych. Oh!
będzie zaraz zjeżdżać z jednej z tych mniejszych zjeżdżalni. Teraz jesteśmy w Dollywood, bo mamy bardzo blisko, żeby dojechać. Takiego drzewa z takimi motylami to jeszcze nie widziałam nigdy w życiu. To musi wszystko pięknie wyglądać w nocy.